Dzień dobry, Marlena Jędrysik. Zapraszam Państwa do zobaczenia grudniowego, świątecznego Ekspresu Namysłowskiego. Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Dlatego na początku zobaczcie, jak wyglądają przygotowania do tego magicznego okresu oraz jak mieszkańcy naszej gminy mają zamiar spędzić je w tym roku. Strojenie pierników wspólnie z rodziną, mamą, siostrą. Oczywiście strojenie domu, wywieszamy również jakieś lampki na balkonie, żeby troszkę uczcić te nasze nadchodzące święta. Kupowanie prezentów to myślę, że to nie jest kwestia tygodnia, lecz przemyślanych zakupów 2-3 tygodni. Jeździmy również z rodziną, trzeba też przemyśleć doskonale, kto by co chciał, czy się ucieszy, czy nie. Dużo sprzątania, gotowanie, strojenie choinki, strojenie całego mieszkania przede wszystkim. Sprzątanie szybkie, bardzo szybkie, bo praca niestety mi na to nie pozwala, żeby to... No tak ogólnie to pierniczki, ciasta będą. Także na spokojnie. Prezenty w trakcie są, pomału, ale są. Choinka będzie żywa w tym roku. Dom jest już, powiedzmy, przystrojony na święta. Proszę powiedzieć, jak Pani później spędza święta Bożego Narodzenia? Typowo z rodziną, nigdzie nie wyjeżdżamy, nie zostajemy sami. Zawsze jesteśmy z rodziną, pełną rodziną, dużą rodzinę mam, także wszyscy jesteśmy razem. Do córki idę i tam spędzamy. Wnuczka przyjeżdża z Holandii i będzie fajnie, wesoło. Kolędujemy, idziemy do kościołka, modlimy się, spacery później. W domu z rodziną, z dziećmi, z wnukami. Wnukami mam na myśli wnuki. Dziadek się cieszy po prostu, jak ma takie wnuczki, a mam czwórkę, nie? Ja idę do dzieci, bo ja już nie mam siły do roboty. To zawsze idę do dzieci, nie dzieci zapraszają. Dzielimy się opłatkiem i spożywamy Wigilię. Ja trzymam to po mamie, że na Wigilię ma być karp, mają być makiełki. I to zawsze co roku robię sam. Natomiast zięć robi kutie. I tak na zmianę sprawdzamy, co jest lepsze. Jedno i drugie jest dobre. Najważniejsze są dzieci, maluszki, a przede wszystkim wnuki moje kochane. Także myślę, że to no, taka podniosła chwila, taki jeden wyjątkowy dzień w roku, że warto być w rodzinnym gronie. Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas bycia razem, ale też czas życzliwości, pojednania i pomocy bliźnim. Pomocy tej w tym świątecznym okresie nie zabrakło też w Namysłowie. Choinki, sprzęt AGD czy rowery zostały dostarczone potrzebującym rodzinom z naszego regionu. Wszystko za sprawą Szlachetnej Paczki. Wolontariusze rozpoczęli w październiku wizyty u rodzin. Z pozyskanych historii mieliśmy 44, z tego 19 rodzin odrzuciliśmy, natomiast 24 udało się pomóc. Są to rodziny naprawdę potrzebujące. Co udało się zrobić? 3 rodziny mają generalne remonty wykonywane w domach. Sprzęt AGD, meble, oczywiście w ogromnej ilości paczki żywieniowe, chemia i kosmetyki, które pozwalają tym rodzinom na zaoszczędzenie pieniędzy w ciągu roku. Komputery niejednokrotnie, telefony. Dotarliśmy też do osób, które mieszkają bez prądu, gazu i wody, co wydaje się w dzisiejszych czasach czymś nie do pomyślenia. Natomiast i taki pan nam się, brzydko mówiąc, kolokwialnie trafił. Natomiast udało nam się dla niego zorganizować bardzo dużą pomoc, nie tylko dzięki darczyńcy oficjalnemu, ale co chcę podkreślić w tej edycji, praktycznie cały powiat namysłowski brał udział w Szlachetnej Paczce. Mieliśmy ogromne zbiórki w przedszkolach, w szkołach, w różnych urzędach, w placówkach. Osoby prywatne robiły zbiórki i dzięki temu wszystkie z naszych rodzin dostały potrzebny opał na zimę, wszystkie z naszych rodzin dostały to, co w arkuszach wypełniły za konieczne. Magia Szlachetnej Paczki sprawiła, że udało się zmienić sytuację wielu rodzin i sprawić, że będą one mogły lepiej i godniej spędzić tegoroczne święta Bożego Narodzenia. Do akcji włączył się także Urząd Miejski w Namysłowie. Jakoś tak wyszło spontanicznie, bo ktoś się za mnie zadzwonił, mówi i się spytał, jak to jest z tą Szlachetną Paczką. I w tym momencie konsternacja, czy my coś w ogóle robimy. Zajrzałem na stronę internetowej Szlachetnej Paczki. No są rodziny. Hasło, czy coś robimy, robimy. Szefowie powiedzieli, że nie ma sprawy, tylko kto się tym zajmie. No to padło na mnie. Przelecieliśmy się z puszką po wszystkich biurach. Każdy coś tam wrzucił. Także w sumie uzbieraliśmy około 1400 zł. Życzeniem, że tak powiem, tej rodziny było węgiel na zimę. No to kupiliśmy
Na 1000 zł poszło na zakup węgla, a pozostałe na zakup tam produktów żywnościowych, chemii gospodarczej, takich artykułów, które są bezpośrednio potrzebne. Grudzień to także intensywny okres w Namysłowskiej Bibliotece. Nie brakuje tu okołoświątecznych wydarzeń. W grudniu ze wszystkimi dziećmi rozpoczęliśmy poszukiwania świętego Mikołaja. Robiliśmy to czytając o nim bajki, oglądając film o jego mieszkaniu w Laponii, no i oczywiście wspólnie napisaliśmy listy z prośbami o prezenty. Również w grudniu, dokładnie 12, odbył się nasz coroczny bal Mikołajków, w którym uczestniczyło około 100 przedszkolaków. Pragnę dodać, że cały czas dla grup przedszkolnych i szkolnych prowadzimy lekcje biblioteczne, podczas których młodzi czytelnicy poznają zasady wypożyczania i korzystania z księgozbioru. Bardzo nam jest miło, jak niektórzy uczestnicy tych zajęć odwiedzają nas ponownie i wypożyczają książki. Dzisiaj także chciałabym zaprosić wszystkich do wypożyczania i czytania książek. Pragnę przypomnieć, że książka jest świetnym prezentem pod choinkę. Nasza poetka, noblistka Wisława Szymborska powiedziała: czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła, i dlatego z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia w imieniu pań bibliotekarek życzę wszystkiego co najlepsze i dobrej zabawy podczas czytania książek. I my również dołączamy się do tych życzeń. Niech te nadchodzące święta przebiegają w atmosferze rodzinnego ciepła. Niech to będzie czas wyciszenia, radości i pokoju. Czas, kiedy wszystko może się zdarzyć i kiedy spełniają się życzenia. W imieniu całej redakcji Namysłów TV życzę Państwu wesołych świąt i do siego 2019 roku.